Właśnie z oceanu w świecie Toka Life World wynurzyła się ta oto przepiękna syrena, ale tuż za nią płynie ktoś jeszcze, jej zła siostra, która jest zdecydowanie gorsza, ma okropny charakter i uwielbia wszystkim robić psikusy. A zatem czas na wielki pojedynek. Dobra, piękna i miła syrena kontra ta okrutna, która uwielbia głębiny i czarny kolor. Komu kibicujecie? Piszcie na dole w komentarzu! Zaczniemy sobie od tej dobrej syrenki, no i stworzymy dla niej dwa pokoiki. Ona bardzo lubi kolor różowy, uwielbia wręcz oraz lubi podziwiać tęczę, szczególnie gdy pojawi się wysoko, wysoko na niebie. Na początek stworzymy dla niej przytulną sypialnię. Myślę, że to łóżko będzie idealne z najnowszego dodatku. Następnie przydałaby się jakaś szafa, którą postawimy o tutaj. Z tej strony przed łóżkiem zrobimy sobie taką komodę. Chciałabym bardzo jeszcze ten regał, zobaczcie jak on fajnie wygląda, będzie tutaj pasować, a pomiędzy powiesimy jakieś fajne obrazki. Myślę, że ten będzie idealny tutaj, chociaż myślę, że lepiej będzie pasować chyba ta papuga. Różowa oczywiście. Na ziemi musimy położyć jakiś dywanik, który będzie pasować. Chyba ten taki czerwony, postawimy go o tutaj zaraz przy łóżku. Musi być tutaj słodziutko i kolorowo. Może jakiś stoliczek, co by tutaj nam pasowało. Może coś takiego z tej strony. Takie oto krzesło. Bardzo fajnie ono się prezentuje. Czas na oświetlenie. Ja chcę, aby było kolorowe, zatem chyba wybierzemy sobie ten neon na pewno. Chciałam go tam na ścianie postawić, więc muszę tutaj małe przemeblowanie zrobić. O, w ten oto sposób. Neon będzie się fajnie świecić, a u góry powiesimy sobie takie kolorowe muszelki. Zobaczcie, zapalamy lampki i jest o wiele, wiele piękniej. Czas coś postawić na tych półeczkach, coś w stylu morskim, coś prosto z głębin. Mamy ośmiornicę, różową gitarę postawimy tutaj, kwiatki również wylądują na półeczce, mamy jeszcze jakieś muszelki, tutaj jest jakiś fajny album, może być jeszcze piórnik, jakieś przybory szkolne również mogą się pojawić, tutaj mamy jeszcze jakąś fajną kopertę. A na dole położymy jeszcze niebieskie poduszki. Zobaczcie, jak fajnie. Z kolei tutaj na tym takim wysokim stoliczku postawimy sobie kwiatka tego. O, idealnie pasuje. Tutaj jeszcze ta gitara. Tutaj mamy to krzesło. Zaraz przy łóżku muszą się pojawić jeszcze kwiatki. Ja sobie wybiorę te takie tutaj w koszyczkach. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Do ozdoby damy jeszcze tego flaminga. Rozrzućmy tutaj kilka piłeczek. Możemy postawić jeszcze tego kwiatka. Tutaj jakiegoś takiego nadmuchanego arbuza. I czas na pompony, pomponiki. Akurat wybieram te w kolorze różowym. Powiesimy tutaj dwa pomponiki. I tutaj w oknie jeszcze. O właśnie, jeśli się uda. O nie, śmietnik mnie tutaj zgarnia. Co się dzieje? Dobra, to powiesimy nieco bardziej tak z boku. Brakuje jeszcze rzeczy tutaj na parapecie. Czy da radę tutaj postawić sobie taką maszynę na cukierki? Oj, niestety nie. A może książki i jakieś takie fajne figurki? Też nie da rady. No dobra, to słuchajcie, sypialnia jest już skończona. Udało się. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. To teraz czas na uroczy mini salonik. No i tutaj nie będę kombinować. Wybiorę sobie po prostu tę oto kanapę. Wezmę sobie również takie wiszące krzesło. A w zasadzie nie krzesło, tylko fotel, powinnam powiedzieć. Cóż możemy jeszcze? Dajmy ten regał. Z tyłu z kolei za tą kanapą damy taką długą, długą komodę. W oknie muszą się pojawić zasłonki po jednej i po drugiej stronie, tylko my je sobie pięknie jeszcze o, w ten sposób złożymy. Na ścianie jakiś gigantyczny obraz, tym razem weźmiemy ten właśnie przepiękny plakat. Stoliczek, jaki tutaj by wybrać? Myślę, że ten szklany będzie ok. Przydałoby się jeszcze jakieś poduszki. Cóż my tutaj mamy? Poduszeczki, które tutaj nam pasują. Te kolorowe.
A niech będą, słuchajcie, fajnie one się prezentują. Z tej strony możemy postawić jeszcze takiego kwiatka, albo dwa kwiatki nawet, bo to są również pufy, na nich również można sobie usiąść. Dokładamy teraz dywanik, ja wybiorę takie dwa dywaniki, niebieskie, piękne, morskie, w ten sposób postawimy. No i czas na jakieś dodatki. Cóż my tutaj mamy? Dajmy coś do jedzenia. Na przykład możemy dać przepyszne desery lodowe. Postawmy sobie dwa takie. Dajmy tutaj jeszcze truskaweczki. Jest jeszcze tort. Wow, jak super wygląda. Musi się tutaj pojawić. Mega fajnie wygląda. No i znowu ponownie te fajne wszystkie różne dodatki. Ja tutaj jeszcze powieszę sobie taki łapacz snów. Dorzucę jeszcze jedną taką fajną zakręconą lampę. Z drugiej strony, o, stworzymy taką ozdobę po prostu w oknie, fajnie wygląda. I teraz czas na roślinki, ustawiamy je tutaj na szafeczce, ale już będzie pięknie, zobaczcie na to. Kolekcja po prostu takich fajnych muszelek mi tutaj teraz wyszła, kolejne kwiaty na kolejnych półeczkach, ona chyba je po prostu uwielbia. Mam tutaj jeszcze takie kwiatki, ale do nich muszę wziąć odpowiednie wazoniki, one gdzieś tutaj są, o właśnie, na przykład ten wazonik, taki niebieski, do niego wkładamy kwiatki, tutaj również włożymy kwiatuszki i postawimy jeszcze jedne z tej strony, pięknie to wygląda. Dorzucam oczywiście różnego rodzaju jeszcze figurki. O i zobaczcie, wygląda naprawdę nieźle na sam koniec. No brakuje jeszcze jednej rzeczy, czyli jakieś ozdoby. Ja bym chciała coś tutaj powiesić, może coś takiego białego. O, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No salonik jest mega przytulny. Dorzucę jeszcze tylko kilka kwiatków, na przykład tam z tyłu. Tutaj również przy szafce bym chciała, o, w ten oto sposób. Tadam, tadam, mamy to. Najbardziej uroczy i słodki pokoik dla najbardziej słodkiej syreny na świecie. No ale po drugiej stronie czeka jej przebiegła siostra, okrutna. Ona lubi kolor ciemny. Wręcz bym powiedziała, że nawet czarny i mroczny, więc taka musi być ściana ciemna. Tutaj możemy dać taką niebieską. Co do podłogi, również musi być ciemna, więc tutaj damy taką czarną, a z tej strony może taką granatową. No i to jest mroczny, niebieski klimat. Zaczniemy sobie od sypialni, która będzie akurat w tym nieco mniejszym pokoiku. Jakie tutaj wybrać łóżko? Które jest takie najbardziej mroczne? Mamy takie czarne łóżko. To jest jeszcze też mroczne i to mi się chyba bardziej podoba. Takie z zielonym. Tutaj będzie mega wyglądać na samym środku, może tak nawet, o, tutaj zaraz przy tym łóżku. W oknie powiesimy sobie zasłony, nie białe, nie kremowe ani tęczowe, tylko takie ciemne, szare, nawet bym powiedziała, że czarne. Poszukajmy jeszcze fajne oświetlenie, co by tutaj nam pasowało. Fajne jest to, jedyne co tutaj mamy, to taką szafeczkę, ona jest ok, niech będzie. Następnie jakiś dywan, o właśnie, ten dywan musi być tutaj, z jednej i z drugiej strony, zobaczcie, jakby taki księżycowy, ciemny, czy znajdziemy jeszcze jakieś ciemne dodatki, może jakiś obraz, jednak zmienię sobie oświetlenie i chciałabym tutaj postawić takie mroczne lampiony, zobaczcie, w ten sposób ustawione, pomiędzy nimi damy jeszcze jakieś świeczuszki, takie nieco mniejsze, zobaczcie jak fajnie to wygląda, jak zapalimy, daje naprawdę fajny klimacik. W środku z kolei tutaj musimy też coś ustawić, możemy, nic tutaj morskiego za bardzo nie ma, więc damy sobie taką głowę konia, damy sobie kilka mrocznych, okrutnych książek, nie wiem co tam są za straszne historie opisane, ale nie chciałabym tego czytać. Teraz czas na roślinki. Możemy je ustawić tutaj z tej strony. Dokładam jeszcze, o, coś takiego. Z tej strony również. Oświetlenie. Musimy je jeszcze tutaj dać jakieś takie wiszące. To może takie dwie gwiazdeczki. One będą fajnie tutaj wyglądać. No i pomponiki. Ja tutaj wybiorę akurat te w kolorze niebieskim. I powiesimy je sobie tutaj zaraz nad szafeczką.
i z drugiej strony nad roślinkami. I słuchajcie, sypialnia jest chyba skończona. Mega mi się podoba, ma mega fajny taki ciemny, mroczny klimacik. Dołożyłam kilka dodatków, no i jest już skończone. Zobaczcie, jak to wygląda. Mega fajnie! Teraz czas przejść do tego nieco większego pokoju i zrobimy sobie tutaj jakiś salonik. Na początek na ścianie muszą pojawić się jakieś meble. Damy po prostu taki zwykły regał. Teraz co do kanapy, to chyba tutaj powinna być, o właśnie, taka czarna kanapa. Jest, zobaczcie, o nią mi chodziło. Do tego mamy jeszcze fotel z tej strony. Przydałby się jeszcze jakiś stolik. Coś oczywiście ciemnego albo na przykład szklanego. Czy ta ława jest ok? Dobra, pasuje idealnie, bym nawet powiedziała. Z tej strony damy ten fotel. Coś na ścianie. Może tym razem pójdziemy w jakieś półki. Czy mamy coś czarnego? Jest fioletowe. Ale czy czarne coś znajdziemy? Jest czarna półka. Dobra, mamy to. Więc jedną damy tu, drugą i od razu jeszcze trzecią, nieco wyżej. Aby nadać klimacik taki mroczny, damy jeszcze te znowu takie ciemne rośliny. Je ustawimy sobie tutaj z tyłu za kanapą. Z tej strony, tutaj również. Na półeczkach ustawimy takie roślinki. Wzięłam jeszcze takie dwie i do nich musimy sobie wziąć wazoniki, tak jak w poprzednim pokoju. Weźmiemy te wazony, wkładamy do tego kwiatki, a na półkach dokładam jeszcze książki. Zobaczcie, te, które widzieliście już wcześniej, ciemne i mroczne. Czy znajdziemy coś w sekcji kuchennej? Jakieś rzeczy takie ciemne, zobaczmy, tutaj mamy jakąś zastawę. Tutaj mamy jakieś takie dziwne flakoniki, o rany, a tutaj mamy kociołek. On by tutaj pasował, wiecie co, chyba zamiast tej skrzyni damy ten kociołek. Może ta zła syrena będzie robić jakieś czary, będzie rzucać jakieś zaklęcia. Przyznam szczerze, że wygląda to troszeczkę przerażająco, dokładam tutaj jeszcze jakieś eliksiry. Nie mam pojęcia, co ta zła syrena będzie tutaj robić, ale przypomina mi jakąś podwodną wiedźmę. Praktycznie już kończę, zostały mi tylko jeszcze jakieś ozdoby. Może tutaj damy jakieś obrazy, takie mroczne i ciemne, może coś takiego. Mamy tutaj jeszcze takie coś, może z tej strony. Brakuje jednej rzeczy, oświetlenia. Znowu dla klimatu postawiłam tutaj, zobaczcie, takie latarenki i świeczuszki. Zobaczcie, jaki mroczny i ciemny jest ten pokój. Wygląda mega fajnie, no i oczywiście ta syrena idealnie tutaj pasuje. No i skończone, zobaczcie tylko na to, mega mi się to podoba. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, czy Wy kibicujecie tej okrutnej, strasznej i czarnej syrenie, czy też może jej siostrzyczce, która uwielbia jasne kolory, kocha różowe i jest mega, mega dobra. Czekam na Wasze komentarze, kochani! Mam nadzieję, że tak jak ja, kochacie syrenki! Do usłyszenia w kolejnych odcinkach! Pa, pa!